jesteśmy bezpieczni. Adrian Węgierski, MMA.pl, a ze mną Artur Gwóźdź. Na gorąco po zwycięstwie Arkadiusza Tańculi, no chyba zadowolony. Podwójnym zwycięstwie. Podwójnym. Nie, tak, no jak najbardziej. Przede wszystkim pierwsza walka, game plan zrealizowany w 100%. Taki był plan, żeby na początku w tej stójce chodzić dobrze na nogach, zaganiać, próbować ciosy proste, przede wszystkim prawy to wchodziło. Uważać na te overhandy, które tam gdzieś rzucał Mateusz Murański. No i sprowadzić do parteru, jeżeli się uda, i albo chociaż gdzieś dojść do pozycji żółwia, bo Arek bardzo dobrze to robi. Poubijać, jak się odda gdzieś plecy, wejść za te plecy i udusić, zrobi to w 100% fenomenalnie. A druga walka, no to przebieg podobny, czyli tak zwane walenie w tarczę. I tutaj było to fajnie, też troszeczkę tych kolan. Zresztą wiesz, no, cały zamysł tej walki ze starym Uranem był taki, żeby ten Arek przyszedł bardzo zmęczony do niego, żeby też szansę wyrównać, żeby dać tego, zresztą te 2 minuty i 1,5 minuty, rzymska klatka, to wszystko to zniwelowanie tego, żeby mieć jak największe szanse z tym Arkiem wygrane. Nie udało się to, ale tu jedną rzecz przyznam, akurat to, że pierdolony jest odporny i naprawdę wytrzymał, i to kurczę, wiesz, facet, który jest też starszy ode mnie, wytrzymał naprawdę lawinę ciosów i to bardzo dobry taki tego wytrzymał, pokazał charakter i to mu trzeba oddać, ale tutaj nie było co tego, to jest jedna do jednej bramki, także super fajnie. Jak wyglądają te chwile między jedną a drugą walką i co jest tam istotne w tym czasie? Żeby go troszeczkę wyłączyć, żeby pozbierał myśli i żeby też za bardzo się nie rozluził. Bo jak się rozluzi, zejdzie z niego ta adrenalina, to jest nie tego, więc też próbowaliśmy tą adrenalinę w miarę podtrzymywać, rozluzić mu mięśnie, dać mu chwilę swobody i za chwileczkę po 15 minutach wracaliśmy z powrotem. Jesteś zadowolony, że można już to całe uniwersum i tą całą historię w końcu chyba oddzielić grubą kreską? Tak, no przede wszystkim też podszedł do mnie też Mateusz Murański, przeprosił mnie za swoje zachowanie w stosunku gdzieś do tego i wiesz, gdzieś przyszła chyba ta refleksja, przyszła ta cała sytuacja i tak naprawdę przede wszystkim ja się cieszę z jednej bardzo ważnej rzeczy, z tego, że Arek ma to z głowy. Mam taką wielką nadzieję, wiesz, jakby do tego nie doszło i po tych wszystkich słowach, które padły tutaj w tym rzymskiej klatce, to by było to przykre i tego, jak ten świat to wygląda i tak dalej, bo tutaj powiedzieli kilka słów, które uważam, że Arek też to odebrał, tego z niego zeszła ta adrenalina i przede wszystkim ma święty spokój i sobie zamyka tą sagę i wiesz, udowodnił fenomenalnie sportowo, że jest lepszy w każdej, jest jednym i z drugim i zamykamy ten temat, dziękuję bardzo. Każdy z nich zarobił parę złotych. I to jest chyba najważniejsze. Nawet więcej niż parę złotych na pewno. Ja też się bardzo cieszę, także jak najbardziej, ale z drugiej strony, wiesz, bardzo to przeżywałem też, bo Arek przeżywał to jeszcze bardziej i on wie, jak się to z nim, wiesz, męczy, jak to go męczyło. Dzisiaj tak samo, ale dzisiaj też widziałem innego Arka, który tak naprawdę był swobodny, spokojny, wyważony i pokazał to świetnie w klatce. Kolejna walka, rozumiem, o pas. Tak, tylko i wyłącznie, tak byliśmy dogadani i o to będę walczył z Federacją Fame, żeby miał tą walkę o pas i taka była umowa. Widzisz na horyzoncie przeciwnika dla Arkadiusza Tańculi i w jakiej ty chciałbyś, żeby to było kategorii wagowej? Jeżeli 84 kg, to jest wakowany pas przez Kubańczyka, więc tutaj można podejść, nie wiem z kim tak naprawdę, bo tu chyba tej kategorii tak nie ma, ale możemy zejść niżej i Arek zrobi tą wagę jak najbardziej, tutaj jest wiewiór, także jak najbardziej. To kiedy zobaczymy też Piotrka Szeligę, bo na pewno kibice na niego czekają. Czekamy na listopad, czekam za przeciwnikiem, już uszykujemy to i myślę, że Piotrek Szeligę wystąpi w listopadzie. Lalunka też wróci niedługo, mam taką nadzieję, czekam na wielką propozycję i tak dalej, zrobimy dobrą robotę. A co do, jakby to powiedzieć, jeszcze jednego, bo to jeszcze jest tutaj, wyszło na horyzoncie, gruba awantura. Matrixa z Normanem Parkę. Także wiesz, ja tutaj apeluję do wszystkich federacji, macie gotowy produkt na świetną walkę sportową. Myślę, że Matrix na konferencjach mógłby zrobić wielką robotę, ale przede wszystkim tam też się rozmywa o to, że oni Parkę chce w MMA, a Matrix chce boksie albo w kickboxingu i zresztą tam jest chyba 30 albo 20 parę kilo różnicy, więc byśmy mieli świetną robotę. Zdecydowanie polecam obejrzeć walki Matrixa, dokładnie. Zwłaszcza w te walki ostatnie na gołe pięści. Właśnie. Rewelacyjna, więc ja uważam, że to jest produkt fajny, fajnie to można zrobić, a Norman też już jest znany, także zapraszam federację do rozmowy. Dokładnie, Artur, bardzo dziękuję za rozmowę i do zobaczenia. Do zobaczenia, pozdrawiam serdecznie Was. Sejfy.pl. Jesteśmy bezpieczni.